licznymi przejaśnieniami przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem w górach przechodzące w opady śniegu. I tam będzie w nocy najzimniej. Termometry pokażą -3, na wschodzie 0, +3 na zachodzie, a na wybrzeżu +4. I tam będzie najsilniej wiatr w porywach do 120 km na godzinę. Na pozostałym obszarze wiatr umiarkowany i dość silny. Polskie Radio 24. Każdy z nas ma swoje wyobrażenia, tradycje i oczekiwania, z którymi wiąże się świętowanie Bożego Narodzenia. O tym, jak spędzał je Jan Paweł II, opowiedzieli w Polskim Radiu 24 arcybiskup Mieczysław Moszycki, sekretarz papieski w latach 1996-2007 oraz dziennikarka Brygida Grysiak, autorzy książki pod tytułem Miejsce dla każdego. Opowieści o świętości Jana Pawła II. Polskie Radio 24. Powtórka programu. My mamy swoje wizje świętowania Bożego Narodzenia, swoje tradycje, swoje przyzwyczajenia, swoje oczekiwania. Każdy z dziecka z nimi rośnie, potem próbuje je jako dorosły również kultywować, przekazywać. Jan Paweł II też miał swoje dziecięce wyobrażenia o Bożym Narodzeniu i to dziecięce świętowanie przeniósł potem w życie. Papież i uczył widzenie świętowania swojego dziecka w tej najbliższej góry. Drugi dzień świąt. I nawet jeśli przeżywamy Boże Narodzenie w duchu wiary,
pytania o tych wszystkich nie tylko zwyczajach, ale o względach religijnych. To ciągle zadaje sobie to pytanie, czy naprawdę czujemy, co się dzieje, bo dzieje się coś absolutnie niestety. I to, co mnie najbardziej chwyciło za serce w tych historiach arcybiskupa Moszyckiego, opowiadanych w tym zamkniętych w papieskich apartamentów, to właśnie to, że Jan Paweł II, nieważne, że miał jak to starych sprawiedliwych, to jak dziecko, a pisze w tej książce, to nie ciekawia z dziećmi Janka. On wyczekiwał oczywiście, wyglądał przez okno i patrzył na tę stajenkę, jak się budowała na placu świętego Piotra. I nie mógł się doczekać, jak ustawią dziecko apartament. A co więcej, dzielił się z pielgrzymami taką myślą, że jakby mały, to też się nie mógł doczekać. I teraz też się nie może doczekać, kiedy to dziecko pojawi się w jego mieszkaniu. Więc był w tym taki element dziecięcego oczekiwania na to, co się wydarzy na ten dziecko, na szkodkę, na te wieczerze wspólne, na kolędowanie, które tak kochał. Ale za tym wszystkim szła absolutna, totalna głębia. Czy to był papież, który robił notatki podczas rekolekcji? Tak, jak się mocno wtedy siedzieli razem z nim, prawda, podczas rekolekcji adwentowej. Ojciec Kotranowski wygłaszał te rekolekcje, papież notował. O czym to może świadczyć? On chciał się jak najlepiej przygotować na przyjście Chrystusa. Na te święta, o których my myślimy kategoriami prezentów, dobrego jedzenia. Ile czasu zajmuje nam przygotowanie tego jedzenia, żeby było miło, pysznie, ciepło, tam świetnie. I to jest też ważne, ale papież mówi wprost, że tu jest coś obcy. Usiądźmy tym razem. Przebaczmy się. Co to jest twoje wytrawa? Nie bez powodu tak mówię, komu wysłał świątecznego słodyczkowego płatka. Jak mówi to jest obiec, który się sprawi. Mogą być w każdej rodzinie, szczególnie tam, gdzie dzieje się źle. Nie jest tak, że tego Boga prosił do swojego stołu, gdyby mógł wszystkich. Po dziesiątemu zawsze wystarczyło. Jakaś wspólna kolinka, mały śniadek, taki ciotko. Mogliśmy widzieć, jak często zatrzymywał się przy tym ciotce, medytował tą wielką prostotę, której właśnie dokonało się oczywiście zbawić się na tej skromnej stajence, głodnej stajence i pastuszku zakonowanym. Wśród rozmaitych symboli Boże Narodzeniowych, przyzwyczajów, może też jest zwyczaj śpiewania kolęd, symbol choinki, drzewa, żywego drzewa, które stoi w naszym domu, świateł, mnóstwo świateł kolorowych, jest też szopka, którą szczególnie papież upodobał sobie jako ten znak prowadzący do tych szopków, które znaczy. Także nawet papieżki w każdym kącie została szopka, tak mówi arcybiskup Moszycki, na ich aż 7 papieżkę stajenek. Zresztą Jan Paweł II każdego dnia wychodził do szopki, bo taką szopeczkę małą mosiężną miał na biurku. Pracował przy biurku, to na tę szopkę spoglądał. A co mówi o jakiejś niezwykłej miłości z jaką, i czułości, z jaką Jan Paweł II patrzył na dzieciątko przy łobie. Także w bazylice podczas pasterki. Potem, kiedy przynosił dzieciątko Jezus z bazyliki do szopki, a potem jak wsadzał dzieciątko na kolanach Matki Bożej. I to była tym taka czułość, która jego bardzo słyszała. Chętnie papież Franciszek odmówił. Nieraz mówiła, że Kościół potrzebuje czułości. Sam mówił Jan Paweł II, powiedział o dorobie czułości, nie czułostkowości. Te święta sentymentalnej epoki demokratycznej przywołują dziedzictwo, to jest jednocześnie szansa, ale i zagrożenie. Te uczucia, które rodzą się w związku z Bożym Narodzeniem, żeby dotrzeć do ich czasów, albo żeby zupełnie sobie nie wszystkie domagać. To jest właśnie to całe całości. Jeśli to tylko będzie, to było też Jana Pawła II, ono jest piękne, potrafi kruszyć skałę, tak? Ale tak naprawdę najważniejsze mówi Jan Paweł II i widzimy to po raz kochał też cudownie podobno improwizował, dopowiadając do siebie nowe zwrotki, ale jednak uprzejmie do tego. Bóg się rodzi na skutę i w tych słowach jest to po prostu wszystko. Ta moc, to ubóstwo, słabość.
Na tym
tego filmu, który na początku stycznia. Więc akurat to jest taki czas, kiedy wątki biblijne, to święta, bardzo do nas przemawiają tak specyficznie, bo myślimy o tym, że kiedyś też oni żyli, kiedy czytaliśmy, mieliśmy własne wyobrażenie, a teraz będzie szansa, żeby te nasze wyobrażenia zmierzyły się z tym wszystkim, co obejrzymy na dużym ekranie. Tak, ja myślę, że dobre jest to, że forma tego filmu jest tylko ciekawa. Mamy tutaj fabułę tego filmu, też wątek rodzinnego, który jest dramatyczną, natomiast też ten Elliot, który jest przyjacielem Józefa, on ma dosyć ważną rolę w tym filmie. On spotyka na swojej drodze kobietę, która ma kilka dzieci i jest w domu. On postanawia jej pomóc, w jaki sposób pomaga jej, opiekuje się nią. Podobnie jak Józef Maryją, z tym, że na wiadomo tutaj inny kaliber. Natomiast dochodzimy do Rama Kęcznego wątku, kiedy to podczas wojny niewiniątek te dzieci giną. Jest to potężny dramat tej matki, tej kobiety, której Elliot zdecydował się pomóc, żeby ją dalej wspierać, tym razem już w tym cierpieniu, które się pojawiło. No i tym wszystkim przewijają się losy świętej rodziny. Pięknie są ukazane relacje między nimi, które jak to się wszystko rozwija. Józef zastanawia się, on jest trochę początkowo przerażony, zastanawia się, boi się, czy będzie dobrym ojcem, nie? Bo to jest jednak, ma zastępować ojca Bogu, tak? Człowiekowi, który jest synem Boga. Więc nie będę już dalej opowiadał, jak to tutaj się dzieje, jeśli chodzi konkretnie o Józefa. Natomiast później, kiedy już tam akcja się rozwija, kiedy dochodzi do spotkania też takiego dramatycznego pomiędzy żołnierzem, który dokonał rzezi właśnie na tych dzieciach tej kobiety, a tym rabinem, który ma możliwość pomszczenia śmierci tych niewinnych dzieci. No tutaj tego już nie mogę zdradzić, ale są to takie zmagania, które chyba miałby każdy z nas, gdyby się znalazł w tego typu sytuacji. Także film dostarcza emocji i wydaje mi się, że w tym okresie poświątecznym, bo przypomnę, że wprowadzamy film do kin 6 stycznia, czyli Święto Trzech Króli. Naszym takim partnerem przy tym projekcie jest właśnie Orszak Trzech Króli, który w tym roku odbędzie się w 540 miastach. Te rekordy są z roku na rok pobijane w tym Orszak Trzech Króli. O tę tematykę, bo pan jest dystrybutorem, który na rynku filmowym bardzo wiele filmów o tematyce religijnej, takiej powiedziałabym fabularnej religijnej wprowadza. Chcemy oglądać to, co wydarzyło się ileś tysięcy lat temu. Chcemy oglądać to chrześcijaństwo i to wynika tylko z tego, że szukamy albo wracamy do innych wartości, do tamtych wartości. Ja myślę, że w tym świecie, kiedy tak gonimy za wszystkim, jest taki pęd do konsumpcjonizmu. Ludzie nie są zmęczeni. Potrzebują relaksu. Niektórzy kiedyś wpisali się właśnie w modlitwę, czy właśnie studiowanie Pisma Świętego. Natomiast dzisiaj, kiedy żyjemy w tym środowisku obrazkowym, technologia
różne rzeczy wyobrazić z tamtych czasów. Nie chcę się żeby to nie było kitowane. Budowanie scenografii japońskiej w Polsce, no też.